Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy na Mazowszu, a konkretnie w gminie Prażmów w Koziej Zagrodzie, którą stworzyli Iwona i Marcin. To wyjątkowo wesołe, rogate rancho, w którym każdy ma swoje szczęśliwe miejsce na ziemi. Skoki, podskoki i brykanie rozpoczynają się tu od samego rana. Widać, że wszyscy w zagrodzie żyją w jednej wielkiej symbiozie. Koziarnia jest tuż przy domku królików. Jak się okazało, kozy bardzo lubią odwiedzać sąsiadów. Co prawda nie do końca wiadomo, czy chodzi im o kontakt z nimi, czy wyjedzenie im rarytasów z misek, ale co tam, nie bądźmy szczegularzami. Ty koziole, uparciuchu, wynocha mi stąd, już! Kozy jak to kozy, jeść lubią właściwie wszystko. Marysia podjęła wyzwanie. Razem z Iwoną postanowiła zaserwować im ulubiony deser – jabłka. Okazało się, że apetyt kozy mają nieziemski, choć są wybredne. I tak jest właśnie za każdym razem, jak coś niesiemy. Nie da się przejść. Jesteś jak święty Mikołaj. Częstujemy. Jabłka są o tyle wygodne, że nie trzeba tego kroić. Dzisiaj jest zmarznięta ziemia, więc zjedzą, bo tak to są rozpieszczone i one z ziemi to niechętnie jedzą. Zobacz, szuka jabłuszka. Powoli, powoli. Dla wszystkich starczy. Masz. Dzisiaj no tak są sobie grzeczne. No masz, masz. A ty z worka tu wybierasz. Halo. No, no nie przesadzaj, mała. Masz, no które wolisz? Ale mam rękawiczkę. No które wolisz, proszę. No tego jeszcze nie było. Wygodnie ci? A! To mój palec był. Masz, masz, masz. O. Poczekajcie, dla wszystkich starczy. No zjadaj. Moje drogie. Zachowujemy się. No i jabłuszko spadło teraz. To jest moja ręka. Już, 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 już. Kozy są bardzo wymagające, jeśli chodzi o jedzenie, bo mówi się z jednej strony, że koza zje wszystko, a z drugiej strony kozy nie lubią na przykład zapiaszczonych owoców. Jak to jest? Nasze kozy rzeczywiście są tak rozpieszczone, że to, co upadnie na ziemię, to już niestety musi pójść do umycia i dopiero można podać porę. To się trochę zapieszczyło. A, już. Wytrzemy. O, i jest już zdatne do jedzenia. Już jest rarytasik, prawda? To jabłuszko, jak widać, jest wyjątkowo dobre, bo wszystkim smakuje. Proszę, które wolisz? No nie, już żadne? A są tutaj w środku zbliźniaczki? Są. Tu są dwa koziołki. Nasze najmłodsze. W marcu będą miały roczek. Najbardziej aktywne widzę w tej grupie. Zosia srebrna i krówka z białym brzuszkiem. W kwietniu będą miały 2 latka. No i najstarsze... Niech zerknę. Najstarsze nam się schowały akurat. No wiesz, no już nie ma, no zwaliłaś. Zwaliłaś. Kto reflektuje? No trochę zapieszczone. Trochę wyczyściłam. Nie, już nie. O, już jest nie do spożycia. Chodźcie, wyczyściłam. Wyczyszczone. Proszę, Karmelku. O, co się dzieje? A są jakieś tutaj kozie przyjaźnie? Są takie kozy, które się bardzo ze sobą trzymają? Raczej takie więzy rodzinne są mocno zauważalne. Rzeczywiście nawet jeżeli pojawiają się kolejne maluchy, które gdzieś idą dalej do kolejnych gospodarstw, to mamy wracają do tych pierwszych swoich dzieci. I przyjęliśmy w ogóle taką politykę, że wszystkie pierwsze dzieciaki zostawiliśmy mamom. Kozy anglonubijskie mają piękne uszyska. Jak jest teraz zimą, jak im wpadają te uszy do misek z wodą? No trzeba na to uważać, żeby rzeczywiście przy minusowych temperaturach sobie nie poodmrażały. Kozy lubią wizyty gości? Bardzo lubią. Wręcz domagają się towarzystwa. Zauważyliśmy, że po takiej dłuższej przerwie, kiedy dzieci nie przychodzą na nich, wręcz zabiegają o ten kontakt i widać, że sprawia im to przyjemność. Z mleka, kuzek, robisz ser? Robię ser. Już teraz akurat prawie wszystkie kózki są zasuszone. Czekamy na maluchy i dopiero wtedy ruszymy z produkcją. A jakie są największe przysmaki kuzek? Bo jabłuszka to na pewno. Jabłuszka, marchewka, czerwone buraczki, dynie bardzo lubią, co odkryliśmy dopiero w tym roku. Pierwszym posiłkiem zawsze musi być suchy pokarm, więc albo sianko, albo owies. U nas najpierw jest owies, później siano.
i dopiero można podawać przysmaki. I teraz widzę po świętach, choinki też się nie zmarnowały. Nie zmarnują się, wszystko idzie dalej w obieg. Jak to się stało, że powstała wasza kozia farma? Pierwsze kozy kupiliśmy z myślą o tym, że będziemy mieć własny nawóz do warzywnika. I tak od dwóch, później cztery, sześć, przyjechał koziołek, no i w kolejnym roku zrobiło się z tego 12 sztuk. Rodzinka się rozrosła. Rozrosła się i rozrasta się nadal, bo w marcu będą kolejne maluchy. Widzę niektóre kozy anglonubijskie, inne alpejskie. Alpejskie, miksy mieszane. Koziołka mamy teraz stuprocentowo anglonubijskiego z rodowodem, no więc te kolejne już będą bardziej szlachetne. Ale nie zależy nam na podtrzymaniu rasy. Bardziej stawiamy na to, żeby kozy były przyjazne, towarzyskie niż rasowe. A mogę zapewnić, że kozy są bardzo przyjazne tutaj. A jakie mają charaktery? Bardzo różne. W zależności od tego, która koza do nas podejdzie, bo naprawdę są przeróżne, są łagodne. Zależy również od pory roku, od aury, która jest na zewnątrz. Nie lubią deszczu, nie lubią wiatru. To wszystko też wpływa na to, jakie zachowania tutaj są obserwowane. Są pieszczochami? Są. Są pieszczochami. Bardzo wręcz wymuszają na nas, aby poświęcić im tą uwagę. I odwdzięczają się tym samym. A tu widzę domek kuzek, koziarnia. Tak, w tym roku postawiliśmy na koziarnię nieocieploną. W poprzednią zimę zimowały w ocieplonej koziarni, w której miały temperaturę powyżej 20 stopni. Baliśmy się skoku temperatur, bo kiedy wychodziły na zewnątrz przy minus 5, mogło niestety... Dokładnie, mogły się przeziębiać. W tym roku zostawiliśmy tak, jak jest. I póki co dają radę. Nie było dużych mrozów. Nigdy temperatura poniżej zera nie spadła, więc... Jak widać, można tak przetrwać zimę. A kozy to śpiochy? Śpiochy, nasze śpiochy, ale myślę, że to wynika z tego, że sami je tego nauczyliśmy, bo sami lubimy pospać do godziny 8, więc kozy mają pobudkę dopiero o 9. Idziemy sobie teraz do kolejnych członków waszego stada. Gala, idziesz z nami? Gala. Ale jabłuszka już nie dla was. Ale przyjdą, jak zobaczą, że są jabłuszka, to na pewno przyjdą. Co to za piękny pan? Pan Kubuś. Pan Kubuś już czeka na jabłuszka. Cześć, Kubuś. Czy Kubuś poprosisz? Pokaż, jak ładnie prosisz o jabłuszko. Kubuś, poproś o jabłuszko. Poproś o jabłuszko, nie, zobacz, co ja tu mam. A on dzisiaj wyszedł z założenia, że jemu się należy. Proszę, nie masz. Będzie prosił. Za piękność, proszę. Ale ty już zjadłaś dużo. Kubuś dopiero dostał. Kubuś jest smakoszem, on się bardzo delektuje wszystkim, co dostanie. Kozy tak, pożerają długo? Natychmiast, a Kubuś smakuje. Kubuś żuje. Od kiedy Kubuś jest już z wami? W grudniu minął rok, jak do nas przyjechał. Mieliśmy go przywieźć dopiero na wiosnę, ale postanowiliśmy, że w grudniu będziemy mieć własną żywą szopkę. I stąd pomysł właśnie na przywiezienie osiołka. Przyznam szczerze, Kubuś, że jak jeszcze tu nie dojechaliśmy, to już ciebie słyszeliśmy. Jesteś dość głośny, wita wszystkich. Tak, w promieniu 4 kilometrów bardzo dobrze go słychać. To sąsiedzi na pewno bardzo cię lubią, Kubusiu. Zwłaszcza w nocy. Też mu się zdarzy czasami w nocy troszeczkę hałasować, kiedy dzika zwierzyna po prostu podchodzi pod ogrodzenie, to w ten sposób próbuje ostrzegać o niebezpieczeństwie. A jaką on ma naturę? Kubuś jest bardzo towarzyski, jest wścibski, ciekawski, tak samo jak kozy. Mieliśmy taką sytuację, kiedy pierwszy raz wyszedł do nas na nasze prywatne podwórko. Zobaczył w drzwiach tarasowych odbicie osła i od tej pory zawsze pierwszy kierunek, który przyjmuje, to taras. Przychodzi... Myśli po prostu, że mamy drugiego osiołka. Widocznie brakuje mu towarzystwa i stąd taka reakcja. Myślicie o tym, żeby mu zapewnić jakąś koleżankę? Myślimy, jak tylko uda się przeprowadzka, ma już obiecaną towarzyszkę, może doczekamy się malucha. O. Kubuś jest jeszcze niewykastrowany, więc jest jak najbardziej szansa. Kubuś, tego ci życzymy. A jak z kozami w kontakcie? Przez pierwsze miesiące nie było żadnego konfliktu. Kubuś chodził sobie razem z kozami, pilnował kóz. Po 4 miesiącach od przyjazdu niestety konflikt się zaostrzył. No i stąd oddzielny boks dla Kubusia. Kubuś, masz teraz osobną komnatę. Ma karcer taki troszeczkę. Mi się wydaje, że trochę chyba prosi łapką teraz o jabłko. Prosi, dokładnie tak. Prosisz, Kubuś? W ten sposób prosi, żeby mu jeszcze coś dać. Jeszcze chcesz? Zaraz ci damy coś. Zaraz ci coś damy. Ale ty jesteś piękny. Czasami uderza jeszcze w ogrodzenie. Uderzasz w ogrodzenie? Chodź, Kubuś. Hui! Chodź. Proszę, Kubusiu. Och. Jaki słodki. No i wypadło ci tam... Pan podniesie. Pan jeszcze nie sobie... jest rozpieszczony, jeszcze zjada. Jeszcze zjada z ziemi. Tak.
A wyobrażasz sobie teraz robić w życiu co innego, nie, niż żyć z tymi kozami? Nie, nie wyobrażam sobie i w ogóle to nie wchodzi w grę. Nawet gdybyśmy nie produkowali serów, nie mieli wizyt, to zwierzaki mają u nas dożywocie i w ogóle nie ma opcji, że pójdą w inne miejsce. Pusto byłoby. Byłoby puste, to są członkowie naszej rodziny i jesteśmy z nimi bardzo zżyci. A jak wyglądają wasze wakacje? To jest duża organizacja pewnie. Nie mamy wakacji. Odkąd przyjechały pierwsze kozy, ja ani jednej nocy nie spędziłam poza domem. To jest niestety ten minus. Poznają was kozy, jak przychodzicie tutaj do koziarni? Poznają już z dalekiej odległości. Osioł też. Osioł na nasz widok domaga się od razu przysmaków. Jest nauczony, że zawsze rano musi być starterek w postaci jabłuszka albo marchewki. Na przywitanie. No Kubuś, jesteś rozpuszczony. Jest. Jest rozpieszczony. Przytył bardzo od czasu przyjazdu. Brzuszek mu się zaokrągnił. Myślę, że musimy pomyśleć o jakiejś diecie. No Kubuś, ale to po zimie chyba. A tu kto do nas przyszedł? To przyszła Zuzia. Zuzia, no to Zuzia, masz piękne uszy. Piękne uszy, piękne okazy. Na pewno bardzo dobrze słyszy. Tak, i ma bardzo subtelny głos. W koziej zagrodzie żyją także psy, którym udzieliła się miłość do kóz i ich przysmaków. Jak one żyją w kontakcie z osiołkiem, z kozami? Boją się kóz, boją się osła. Zdecydowanie tutaj zwierzaki gospodarskie rządzą. Psy są ustawione. Nawiązując do przysmaków, w koziej zagrodzie powstają sery, które są sprzedawane w ramach rolniczego handlu detalicznego. Jednak by zrobić sery, najpierw trzeba kozy wydoić. Potem pozostaje tylko zrobić sery, a te w koziej zagrodzie także się wędzi. Mogę powiedzieć, że przywiódł mnie do ciebie dym. Tak. Pięknie ale pachnie. Troszkę możemy odejść, bo szczypie w oczy. Ale lubisz to wędzić sery? Lubię się zajmować wędzarnią w ogóle. Przygotować, rozpalić, pilnować do odpowiedniej temperatury, bo sery, wiadomo, nie można przywędzić za mocno, bo się rozpłyną. Jak długo trwa taki proces wędzenia? No my wędzimy bardzo długo, bo jest to wędzenie na zimno i wędzimy nieraz po 8-12 godzin. W temperaturze 30-40 stopniach. Jest teraz popyt na takie kozie wędzone sery? Jest duże zainteresowanie, jest na to właśnie taka, można powiedzieć, nisza jeszcze z ekologicznego gospodarstwa, którym zwierzęta wiemy, czym karmimy. Te mleko jest też zdrowe, też się badamy dosyć często, sery też są badane, więc wszystko jest godne polecenia, sami je chętnie jemy, chociaż czasami mamy już ich przesyt. A czy myślałeś kiedyś, czy myśleliście kiedyś, że wasze życie się tak zmieni, że takie osiądziecie na wsi? Że takim waszym drugim życiem to będzie właśnie ta kozia farma? Szczerze powiedziawszy, to nie mieliśmy w ogóle takiego planu. Sprowadziliśmy się tutaj, żeby po prostu mieszkać. Kozy pojawiły się tak znienacka, jak wszystko u nas. Wszystkie decyzje są znienacka, na szybko, chociaż przemyślane mocno. No i są już kozy, zaraz będzie 3 lata z nami. No jest fajna zabawa z nimi, są bardzo wymagające. Są marudne, są czasami okropne, bo są rozpieszczone, wymuszają na nas dużo rzeczy, ale ogólnie no, to cieszymy się, że mamy właśnie coś, możliwość takiego mieszkać na wsi i bytować z naturą. Co teraz czujesz, gdy się tutaj budzicie, gdy otwierasz oczy, patrzysz przez okno? Co czuję? Że muszę wstać rano, iść nakarmić kózki? Nie, to oczywiście żart. Nie, czuję się fajnie, bo staję się w świeżym powietrzu, jest ta przyroda, szumią brzozy, ptaszki ćwierkają. Można iść do zwierzaków, chociaż czasami się nie chce, ale jest ten obowiązek, że trzeba jednak pójść. Ale myślisz sobie, to jest to? Moim zdaniem to jest to, tak. To jest takie oderwanie się od tej całej szarej rzeczywistości, tej pracy, tyrania gdziekolwiek, czy na etacie, czy na czym innym, więc zwierzęta dają dużo satysfakcji. Ludzie przyjeżdżają tu nie tylko po to, żeby odpocząć na łonie natury, pobyć ze zwierzętami, ale także, żeby trochę się zmęczyć. Tak, zdarzają się takie akcje, robimy pod tytułem Wieczorny Obrządek. Przyjeżdżają ludzie nakarmić kozy na wieczór, pobawić się trochę z nimi, wydoić. Nawet się zdarzyło tak, że kolega chciał się zmęczyć. Mówię, to nie ma problemu, przywoź gumowce, płaszczyk, będziemy cyklinować podłogę w koziarni, czyli wybieranie ogornika. Bardzo chętnie to zrobił, powiedział, że się czuje świetnie, to fajna zabawa. Sery pyszne, ale po degustacji czas na zamknięcie kóz w koziarni. Gdy kozy udają się na odpoczynek, Kubuś wychodzi pobrykać na terytorium kóz. To jednak nie tylko czas na brykanie, ale także na przytulasy. W końcu na koniec dnia każdy na nie zasługuje.
Ruszamy w dalszą drogę do Starego Jasińca w województwie kujawsko-pomorskim. To właśnie tu swoje miejsce na ziemi stworzyli Iwona i Bartek Michałkowie. Ich pasją od zawsze były zwierzęta i można powiedzieć, że to właśnie one ich połączyły. Wspólnie już blisko 20 lat prowadzą stajnie z nauką jazdy konnej. Musisz więcej nabrać. Nabijaj, nie podnoś, tylko nabij. Proszę, zapraszam. Chodźcie. Ale pięknie sianko pachnie. Siano kiszonka. Nasza produkcja. Miami. Chodźcie. Odwiedzamy ich rano, więc od razu stajemy się częścią jasienieckiej ekipy. Potem przyszedł czas na poznanie czterokopytnej załogi Starego Jasińca. Najpierw odwiedzamy koniki polskie. To jest Nutka? Tak, to jest Nutka. Nasza 3-letnia klacz. Urodzona z naszej hodowli, po naszym ogierze, od naszej klaczy. I w tym roku już kalendarzowym przejdzie pierwsze szkolenie jeździeckie. Jaka jest wasza historia w tym miejscu? Poszukiwaliśmy jako młoda para takiego miejsca, gdzie można by było realizować swoje takie życiowe pasje. W tym przypadku oczywiście chodzi o to jeździeckie nasze upodobania i hodowlę koni. I znaleźliśmy ogłoszenie po prostu tak w prasie, że ktoś chciał po prostu sprzedać siedlisko. I po długich poszukiwaniach właśnie tutaj udało nam się zakotwiczyć. Mamy nadzieję, że do końca życia. A powiedz w ogóle, miłość do zwierząt była w was od zawsze. Gdzie się poznaliście? Właściwie ten początek naszej znajomości miał miejsce na drodze naszej edukacyjnej, czyli po prostu na studiach. Jesteśmy z wykształcenia zootechnikami, w związku z tym jak gdyby sam profil tego kształcenia już dyktował to, czym będziemy się w przyszłości zajmować. Można powiedzieć, że konie was połączyły. Zdecydowanie tak. Powiedz, ile macie teraz koni? W tej chwili jest 20 kilka sztuk, ale co roku ten stan się zmienia, dlatego że prowadzimy tutaj również hodowlę koni. Konie okazały się tak przyjazne, że momentami nieco utrudniały nagrania. Weź ją za wolę. No chodź, zostaw Wojtka, bo Wojtek się ciebie boi, maleństwo, chodź. Końskie zainteresowanie, a raczej końskie zaloty, chyba nieco przerosło operatora kamery. Zamiast skupić się na nagrywaniu, nawiązywał z nimi głębsze relacje, których nie wytrzymały w całości jego sznurowadła i szalik. Myślę, że ktoś, kto się koni zajmuje, czy zwierzętami... Który się on nie żre. Uważaj! Wyobrażasz sobie życie gdzie indziej niż na wsi? Nie. Szczerze mówiąc nie, absolutnie, bo... Tak, siła przyzwyczajenia dzisiaj do tych walorów, które płyną z obcowania z naturą na co dzień, jest tak wielka, że właściwie jest nie do zastąpienia już dzisiaj. Nawet tymi wygodami, które płyną z tego tytułu, że się mieszka po prostu w mieście. Nie? A masz coś takiego, że jak jedziesz do miasta, to chcesz szybko stamtąd wrócić? Tak, mogę się nie kończyć tego zdania, jak najbardziej. To nie tyle nawet okazjonalnie mi się zdarza, tylko za każdym razem po prostu. Nie? Raz, że i sposób życia w mieście, i tempo tego życia, ale również w pewnym sensie ta ograniczona swoboda powoduje, że walory mieszkania tutaj wśród lasu właściwie, bo to miejsce jest takim przepraszam, bo nie można bo aparat zaczyna żreć. Oj! Bo musimy skończyć nagranie. Zostaw moje sznurowadła. Nasza wioska jest taką jedną wielką leśną polaną. I nawet tu nie ma asfaltu. A to jest? Cześć. A to nie jest konik polski, co widać po jej umaszczeniu. To jest kuc wierzchowy. Ma na imię Liza. Liza, jak dostojnie. Także Marysiu, uważaj, bo ona naprawdę bardzo okazuje swoje, proszę. Ojej, jak ty się witasz pięknie. No dobrze, ale słuchaj, do tej pory byliśmy tylko na wybiegu dla koni małych. Ja zapraszam cię w takim razie, chodźmy, jeszcze zobaczymy konie duże.
teraz jesteśmy w miejscu, gdzie mają swój wybieg konie szlachetne, czyli kucyki zostawiliśmy po jednej stronie gospodarstwa, a po drugiej stronie jest wybieg dla koni też wierzchowych, ale dużych. No widać już, że są wyższe. Jaka to jest rasa? No to jest konglomerat różnych ras. Są i konie wielkopolskie, są i konie szlachetnej półkrwi. Także zasadniczo w typie typowego konia wierzchowego. Również wśród tej stawki są konie, które właśnie biorą udział pod dziećmi na zawodach jeździeckich. Ale powiedz mi jeszcze a propos tych końskich miłości. Tak, tu jesteśmy, proszę Państwa, tu jesteśmy. A propos tych końskich miłości, może przesuńmy się trochę, bo wiem, mów. Że ci, którzy do Was tutaj przyjeżdżają, tak. To jest tak, że jeżdżą konno, później dorastają, lata mijają i nawet jeśli już nie jeżdżą, to potem wracają do Was. To są takie przyjaźnie na lata. Teraz już jest tak, że wracają do nas ich dzieci, wiesz? To jest cudowne. Ale faktycznie taka zmiana pokoleniowa obserwujemy to tutaj również w Starym Jasińcu, jeżeli chodzi o nasze grono wychowanków. Wprawdzie konie się częściowo wymieniają, bo są już inne, ale jeźdźcy faktycznie nas, jeżeli już nie odwiedzają, żeby pojeździć, to na pewno, żeby spotkać się ze swoimi byłymi przyjaciółmi. I z Wami. A pewnie i trochę z nami. No wiem, że bardzo tu Was kochają wszyscy. Nie zadawaj mi takich pytań. Ciężko opuszczać takie miejsca przepełnione miłością do zwierząt i pasją. Na tym kończymy podróż. Wszystkie odwiedzone miejsca oznaczamy na naszej mapie miejsc z klimatem i z pasją. Do zobaczenia. Ma rację. Ej! Proszę, no tego jeszcze. Wygodnie ci? No nie, no to jest tak słodkie. Wiadomo, że się odwiedzamy. Też mamy jakieś... Marysia, sorry, ale ja nie mogę. Ta też ma strzały na tę gwiazdę.